Tradycyjnie już noworoczne spotkanie promocyjne gminy Pobiedziska staje się okazją do podziękowania ludziom, których wkład w rozwój, ale i promocję gminy jest szczególnie istotny. Burmistrz Dorota Nowacka i przewodnicząca Rady Miejskiej Renata Jończyk podziękowały za wieloletnią pracę sołtysom. Najważniejszym jednak wyróżnieniem przyznanym tego dnia była statua odnowiciela. Najważniejsze wyróżnienie miasta i gminy Pobiedziska. Te wyróżnienia są bardzo ważne, dlatego że staraliśmy się uporządkować te rzeczy. Wtedy, kiedy jeszcze byłam radną Rady Miejskiej, a teraz ostatnią kadencję pełniłam funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, starałam się pewne rzeczy uporządkować, żeby w statucie gminy były zapisane te elementy, czyli był specjalny jak gdyby paragraf, który mówił o nadaniu stopnia znaczy honorowego obywatela gminy Pobiedziska i wyróżnienia tego najwyższego Kazimierza Odnowiciela. One mają swoje dwa jak gdyby powiązania i tych osób mamy trochę, ale to nie jest na takiej zasadzie, że wyróżniamy te osoby, bo tak się chce. Staramy się szukać pewnych podstaw. I te osoby, które były prezentowane, które otrzymały Kazimierza Odnowiciela, to mają swoje zasługi na tym terenie. Pan Borucki jest to bardzo, bardzo skromny, a zresztą Państwo, że się na pewno wyczuli, bardzo skromny człowiek, który uważa, że są jeszcze inne osoby, które powinny być wyróżnione, że nie on powinien dostąpić tego zaszczytu. Ale cieszymy się, że tą statuetę przyjął. Wyróżnienie odnowiciela 2014 przyznano w tym roku Witoldowi Boruckiemu. Do końca nie jestem przekonany, czy zasługuje na to wyróżnienie, bo jest to wyróżnienie dla osób, które najbardziej się udzielają i rozsławiają gminę. W moim przypadku ta działalność na rzecz rozsławiania i promocji gminy ogranicza się tylko do jakiegoś drobnego wsparcia, do szczerych rozmów, do wspierania, do powiedzmy konsultacji. Stąd myślę, że na zewnątrz nie bardzo jestem widoczny i uważam, że nie do końca ta nagroda powinna być w moich rękach, ale skoro była taka wola i rady, i pani burmistrz oraz osób, które pozytywną opinię wyraziły na ten temat, uznałem, że przyjmuję ją z wdzięcznością i z wszystkimi dobrodziejstwami. Pośród wyróżnionych sołtysów znalazła się m.in. pani Stanisława Konieczka z sołectwa Góra. Te lata to przelecą jakby z bistrza, szczelił, ale dlatego fajnie, że można robić dla ludzi, dla społeczeństwa. Są to na pewno trudne chwile też, bo trzeba wszystko jednak dopilnować, bo gdy się nie dopilnuje, to wiadomo. Ale mieliśmy warsztaty takie dla kobiet też i myślę, że panie były zadowolone i mieszkańcy chyba są też ze mnie zadowoleni. Szczególnym upominkiem burmistrz Dorota Nowacka uhonorowała także liderów Pobiedziskiej Orkiestry Dętej, wręczając dyrygentowi trąbkę. Za 2 lata będziemy obchodzić jubileusz 70 lat działalności artystycznej orkiestry, ale mnie się wydaje tak, że muzyka zbliża i warto inwestować w młodych, by grali, by odciągnąć ich od komputera, by rozszerzali swoje horyzonty artystyczne, by rozbudzić w nich elementy związane z kulturą, bo przecież nie ukrywajmy, wiele zespołów, a później oni stają się odbiorcami imprez prestiżowych w teatrach, w operze i tak dalej. Były momenty, których dyrygent się dziś obawiał, ale jak teraz? Przeszliśmy ten koncert, myślę, że jest bardzo udany. W repertuarze mamy różne utwory. Zaczęliśmy dzisiejszy koncert chorałem Bacha, a więc dosyć trudny utwór, jeśli chodzi o harmonię. Potem zagraliśmy marsze. Były też utwory takie big bandowe, swingujące. I skończyliśmy popularnym marszem Radeckiego Strausa. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz ościennych gmin i powiatów. Swojego zauroczenia Pobiedziskami, ale i żyjącymi tu ludźmi nie kryła posłanka Bożena Szydłowska. Jestem pod dużym wrażeniem, co się tutaj dzieje i dzisiejsza uroczystość, wręczanie tych tytułów, uhonorowanie lokalnych liderów, jakimi są sołtysi,
To jest wielka sprawa i myślę, że to jest bardzo ważne dla ludzi. Integruje to na pewno środowisko i na pewno ludzie potrafią utożsamiać się właśnie z tym miejscem, z tą swoją małą ojczyzną. Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta oraz Kasia Schubert Elektrika Laser Violin. Pokaz świateł towarzyszący występowi skrzypaczki nawiązywał bezpośrednio do faktu ogłoszenia przez burmistrz Dorotę Nowacką roku 2015 rokiem światła i planowanych zmian nie tylko w oświetleniu gminy.